Klub Modelarski Orzeł rozpoczął swoją działalność w 2001 roku. Spotykaliśmy się z dzieciakami w tej sali i tak zostało do tej pory. To już 13 lat za nami. Klub Modelarski już osiągnął bardzo dużo sukcesów w Polsce i za granicą. Jeśli chodzi o modele, które tutaj powstają, no, powstaje dosłownie wszystko. Samoloty, okręty, żaglowce, figurki, architektura. Nasza modelarnia liczy obecnie 27 członków. Dodam tylko, że klub to nie tylko to pomieszczenie, to również sekcja modelarska, która w tamtym roku zawiązała się w Zespole Szkół Podstawowych Gimnazjum w Piotrowicach. Dzięki uprzejmości pani dyrektor właśnie mamy możliwość propagować tę ideę modelarstwa na terenie ościennego sołectwa. Wielkie zainteresowanie dzieciaków. Już dzisiaj wielu z nich osiągnęło swoje pierwsze wymarzone sukcesy na konkursach modelarskich. A w konkursach bierzemy udział nieprzerwanie od samego początku naszej działalności. Jest to taka forma sprawdzenia się wśród innych modelarzy, na jakim etapie jest nasze modelarstwo, na jakim etapie jest właśnie nasze sklejenie tych modeli. Wiele wyciągamy właśnie z tych konkursów, każdy modelarz indywidualnie. No, obecnie możemy się poszczycić już wieloma tytułami mistrzów Polski, mistrzów Europy oraz ostatnio zdobytymi tytułami mistrza świata i wicemistrza świata. Tytuł podwójnego mistrza świata w tym roku zdobył nasz kolega klubowy Andrzej Zęła za modele okrętów japońskiego ciężkiego krążownika Takao oraz rosyjskiej fregaty Talwar. Moja skromna osoba zdobyła srebrny medal na mistrzostwach świata modelem lekkiego krążownika brytyjskiego Colombo. W tamtym roku Andrzej Zemła i Andrzej Jakulewicz zdobyli tytuły na Mistrzostwach Europy w Rumunii. No a i tak chronologicznie mówię, schodząc w dół, mamy utytułowanych mistrzów Polski, którzy tutaj właśnie na naszej modelarni dalej się rozwijają. A o co tak naprawdę chodzi w modelarstwie kartonowym? Chodzi o wyciszenie się tak naprawdę. Chodzi o rozwijanie zainteresowań, uzdolnień, rozwijanie manualnych takich kwestii, w których no, na co dzień może nie mamy, że tak powiem, z tym styczności. Natomiast chyba przede wszystkim chodzi o taki wewnętrzny spokój tutaj.
Zajęcia modelarskie odbywają się w Domu Kultury w Przeciszowie raz w tygodniu, w środy od godziny 16 do 18 oraz we wtorki w szkole w Piotrowicach w godzinach 14.30 do godziny 16. Klub modelarski Orzeł jest współorganizatorem dzisiaj największego konkursu modeli kartonowych w Polsce. Jesteśmy po ostatniej 14 edycji konkursu, która w tym roku przyciągnęła rekordową ilość modelarzy, aż 260, którzy przyjechali do nas z Polski, Czech, Słowacji, Ukrainy oraz Niemiec. Modelarze łącznie zaprezentowali 624 prace. Wszystkie można było je oglądać tutaj u nas na sali widowiskowej Domu Kultury w Przeciszowie. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej, na której można znaleźć bieżące informacje na temat działalności klubu oraz informacje dotyczące organizacji konkursu modelarskiego w Przeciszowie. Nasza strona to www.km-orzel.pl.